Witam Państwa. Kolejny film. Witamy Państwa, no bo Wiola tutaj przy mnie też jest. Witam serdecznie. Dzisiaj mamy dwie myśli, które praktycznie są taką jakby historyjką, ale ono wszystko się sprowadza do tego zdjęcia. Ale zanim to zdjęcie w ogóle się pojawiło, bo zrobił to jeden z widzów, z uczestników powiedzmy Facebooka, tej grupy na Facebooku, bo wszystko się wzięło z tego, że nie tylko my, ale inni też widzowie doszli do wniosku, że musi słońca nie być. Przeanalizowali różne zdjęcia, różne filmy w internecie, stwierdzili, że jak są te LEDy, to słońca już nie ma. A więc my doszliśmy do takiego wniosku, no i w końcu na Facebooku napisaliśmy, słońca nie ma, wszystko jedzie na LEDach. No i teraz oczywiście powstało poruszenie, swoiste poruszenie, no i w końcu, proszę bardzo, tutaj mamy datę zrobienia tego zdjęcia, no i ktoś zamieścił zdjęcie, że no jednak słońce musi być. No tak doszli do wniosku, że jednak słońce musi być, bo to jest jedno, po jednej stronie to jest LED, czyli ta stacja LEDowa, a po drugiej stronie to jest klasyczne słońce. No ale pies pogrzebany polega na tym, że jest więcej tego typu materiałów i w ogóle nawet jeden z widzów nam nawet podsunął taką myśl, że słońca w ogóle nie ma, wszystko jedzie na LEDach, a to co tutaj jest pokazane, to jest nic innego jak manipulacja dwoma stacjami LEDowymi, tak zwanymi symulatorami słońca. Takich symulatorów jest kilkadziesiąt i w zależności od tego, co potrzeba, jaki numer potrzeba zrobić, to włącza się odpowiednia stacja LEDowa. Nie ma odpowiedni symulator i nie ma problemu najmniejszego. I dlatego właśnie to zdjęcie jest jako kolejny dowód funkcjonowania stacji LEDowych. Ja to tak nazywam stacje LEDowe, czyli inaczej symulatory słońca. Ale stąd też wynika bardzo ważny wniosek, że jeżeli słońca nie ma, to pytanie, jak dawno tego słońca nie ma. O, ponieważ no, kwestie prawne w ostatnim filmie żeśmy poruszyli, no i one są dość konkretne, kwestie prawne, a więc no, można powiedzieć, że musiało to nastąpić jakiś czas temu. No i pytanie, kiedy? I dlaczego tak długo mogło być, powiedzmy, tego słońca nie być i to zostało pięknie ukryte? Oczywiście był czas, żeby zmontować kilkadziesiąt stacji LEDowych. Pamiętajmy, że stacja LEDowa, czyli symulator słońca, to jest urządzenie dość pokaźnych rozmiarów, gdzieś rzędu kilometra albo dwóch, zapięte, wbite w szkło nieba, praktycznie w ten lód, który tam od spodu osiada, jest osadzony, szkło nieba, czyli powiedzmy ten lód, nie? To jest wszystko odpowiednio zamontowane i to nawet może się na pewnych siłownikach, może się po prostu mieć pewne kątowe przesunięcia, w zależności od potrzeb albo w zależności od tego, gdzie, na której szerokości trzeba zrobić dzień, a kiedy zrobić noc. A więc takie rzeczy można robić, to nie jest problem techniczny. A więc teraz musimy dojść do wniosku, kiedy to słońce mogło całkowicie wygasnąć. Podejrzewam, że mogło to nastąpić, ponieważ demony o tym doskonale wiedziały, kiedy ono skończy swój żywot. Najprawdopodobniej stało się to w okolicach roku 2012. No mamy jeszcze 6 lat, nie? Ale dlaczego wtedy to się stało? Otóż wtedy był bardzo silny taki trend końca świata. A więc demoniści myśleli sobie z demonami, że po prostu jak już skończy się umowa, no to ojciec wkroczy do akcji i będzie krwawa łaźnia. I sobie tak wykoncypowali
No i dlatego robiono film 2012, taki słynny, katastroficzny. Robiono różne rzeczy. W późniejszych latach też określano jakieś daty końca świata, one były po prostu nietrafione, bo nie tędy droga. Ale sama idea tego końca, że musi on nastąpić, czyli załóżmy ten koniec kalendarza Majów i tak dalej, to wszystko miało na celu jakby przygotować społeczeństwo do jakiegoś kataklizmu tego wszystkiego, ponieważ trzeba było ukryć fakt, no, że to Słońce zostało wygaszone, jakby zostało zgaszone. Ono, czas funkcjonowania Słońca się skończył i co dalej? Trzeba było, no, system, żeby funkcjonował, trzeba było to jakoś ukryć. A więc na gwałt, odpowiednio wcześniej, montowano stacje LED-owe, symulatory Słońca. No i oczywiście półtora roku temu to wyłapano w Stanach Zjednoczonych i nie tylko, i do dzisiaj się to wyłapuje. Te stacje LED-owe, ja to tak nazywam, niech to już tak zostanie, stacja LED-owa, symulator Słońca. A więc w ten sposób starano się to ukryć fakt, że Słońca nie ma. A więc powstałyby wtedy wśród społeczeństwa masa pytań. Dlaczego? Po co? Na co? I tak dalej. A więc trzeba było to ukryć, a więc montowano na gwałt stacje LED-owe. I to one funkcjonują do dzisiaj w najlepsze. Możemy sobie to nawet popatrzeć, zaobserwować. Jak już wcześniej w komentarzach było, jedna osoba, która jeździła z Polski do Włoch, no to właśnie nad środkową Austrią takie coś jedno sterczy i było włączone o 1 w nocy. Natomiast w tym filmie, który tam zalinkowałem, któryś film do tyłu, to właśnie znajduje się też na tle góry, nad Stanami Zjednoczonymi. Właśnie taka stacja LED-owa, która też odpowiednio się włącza w odpowiednim czasie, tak żeby po prostu symulować Słońce i robić wrażenie dnia w ten sposób. A więc widzimy, że to zdjęcie zostało, tutaj wracając teraz do tego zdjęcia, to zdjęcie zostało zrobione nad Polską. A więc żadne cuda, nie jakieś tam Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia, to było nad Polską zrobione. To zdjęcie, proszę bardzo, to są dwie stacje LED-owe w akcji. No i teraz widzimy, jaki długi czas był po prostu, kiedy to Słońce zostało wygaszane, a więc w każdej chwili można było by oczekiwać reakcji najwyższego, tego, który mieszka w kuli, że on zacznie działać, a więc wszyscy się tutaj, wiadomo, ci, którzy byli zorientowani, się wystraszyli, że zaraz będzie krwawa łaźnia i tak dalej, i tak dalej. Stąd też z odpowiednim wyprzedzeniem montowano podziemne miasta i cuda na kiju, ukrycia, schrony, no i cuda na kiju. Ponieważ liczono się, że zaraz ten, który mieszka w kuli, wejdzie do akcji, ale to nie koniec całej zabawy, ponieważ sprawa wygląda w ten sposób, że to nie jest taka prosta sprawa. Odpalić pałac, w sensie, no zawsze można to zrobić, bezproblemowo, zawsze odpalić można pałac i nie ma problemu, ale co ze społeczeństwem? Czy społeczeństwo jest na tyle świadome tego, co się może dziać? A więc trzeba było przygotować to społeczeństwo między innymi wibracjami. Dlatego jest bardzo duży wzrost świadomości społeczeństwa ludzkiego w różnych dziedzinach. I to już było dawno powiedziane, że w różnych dziedzinach następuje wzrost świadomości społeczeństwa po to, żeby, kiedy to wszystko nastąpi, żeby można było to odpowiednio przyjąć, a nie zdziwić się, a co to jest, a to w ogóle tego i tak dalej, to jeszcze może... Oczywiście, słuchajcie, i tak jak to wszystko powoli nastąpi, to ja już mówiłem, był taki film, Białe Rękawiczki, a więc słuchajcie, wszystko ma swój czas, nawet włączenie pałacu ma swój czas, wszystkie wydarzenia na ziemi, które się mają dopalić, jak ognisko, całe zło, też ma swój czas.
A więc to wszystko musi funkcjonować i my możemy to w tej chwili obserwować. Cały chaos, który po prostu w tej chwili potęguje się, a potęguje się też jeszcze z innego powodu i mamy tutaj trochę tematu hybryd. Chcemy powiedzieć o hybrydach. Bardzo dużo do nas dociera informacji o wręcz szaleństwie hybryd. Tutaj Wiola mogłaby jeszcze coś dodać. Ja oddaję głos. Docierają do nas informacje od widzów o osobnikach zwanych hybrydami, które zachowują się dość dziwnie. Są agresywne, są podirytowane, są jakieś takie niespokojne i bardzo chciwe. Z drugiej strony, z tego co wiem, też do nas napływają maile czy jakieś inne wiadomości inną drogą, że ludzie są nawiedzani przez nieproszonych gości naprawdę z dużą intensywnością. Jakby poprzez paraliże senne, poprzez różne takie dziwne sytuacje, gdzie tak jakby demonki chciały się najeść na zapas energii naszej. Ludzkiej. Ludzkiej oczywiście. I teraz wiecie, jak ja to mogę porównać? Ci, co mają zwierzęta, będą wiedzieli, o co chodzi. Są takie krople na pchły. Dla zwierząt. Dla zwierząt. Psy, koty i tak dalej. Kiedy się zaaplikuje taki preparat na sierść zwierzęcia, po jakiejś tam chwili, nie wiem, godzinie, po dwóch, te krople działają limfatycznie na zwierzę i pchły zaczynają niesamowicie atakować. I zwierzę wtedy się bardzo dużo drapie, denerwuje się, wręcz nie może się opanować, ponieważ te pchły, tak jakby przed śmiercią, chciały się najeść krwi na zapas. Powiem Państwu szczerze, że z tego co ja wiem, i tutaj znowu poruszę kwestię swoich wizji, niezależnie od tego, czy komuś się one podobają, czy nie. Natomiast stała się kiedyś, całkiem niedawno, może miesiąc temu, pewna rzecz. Włączyłam sobie taką muzykę relaksacyjną i tutaj chcę Państwa przestrzec, żebyście uważali na muzykę, którą się serwuje na przykład na YouTubie. Bo niektóre z tych muzyk, z tych utworów są jakby zaprogramowane. Ja sobie włączyłam, zamknęłam oczy, chciałam się troszeczkę wyluzować, zrelaksować. Muzyka była przepiękna, ale też tam, ponieważ to była muzyka jakby natury, odgłosy natury, tam był taki oddech ziemi. Ten oddech ziemi był taki bardzo systematyczny. Mówiąc szczerze, tak jakbym się wprowadziła w taki stan lekko medytacyjny. I w tym momencie znalazłam się przy zamkniętych oczach w jakimś dziwnym świecie. Ten świat to był Asgarda, nic innego. Tam była jakaś taka dziwna roślinność, taka lepiąca, maziasta, jak roślinność znajdująca się w wodzie. I tam było, słuchajcie, mnóstwo insektów. A dobra, ja mam pytanie. A słuchaj, w którym momencie się połapałaś, że to była Asgarda? Po wyglądzie tych dziwnych zwierząt i żyjątek, które tam były. Aha. No one nie występują na Ziemi, nigdy takich nie widziałam. Ale wtedy widziałeś. Tak, zresztą tam nie było światła. Ale były zmieniające się kolory, więc wszystko wyglądało, na przykład jeśli dominował kolor zielony, to wszystko było zielone, łącznie z tymi żyjątkami tam. Jeśli było fioletowe, no to tak samo, wszystko było fioletowe. I tam już nie pamiętam, aha, jeszcze granat był. Aha, takie trzy kolory, ja byłam tam dosłownie 5 minut, poprosiłam w pewnym momencie stwórcę, żeby mnie stamtąd zabrał, bo
nie był to świat bardzo odrażający, taki, że moglibyśmy się go strasznie bać, natomiast był bardzo nieatrakcyjny. Można go porównać do obrazu Beksińskiego. Spójrzcie sobie Państwo, są dostępne obrazy Beksińskiego na internecie. Stąd ja wnioskuję, że wszystkie insekty, które spijają krew z nas, pochodzą z Asgardy. One nie były stworzone przez akt stwórczy Boga. Dlatego można porównać obecne zachowanie się hybryd i demonów do właśnie takich pcheł, które tuż przed własną zagładą chcą się nachapać pieniędzy i energii. Stąd to zamieszanie, które jest po prostu w mediach, jak i na całym świecie jest zamieszanie. Nawet, słuchajcie, Chiny tutaj się wbijają nawet w konflikt syryjski, a więc Izrael, Chiny, to są były państwa, które były nie do pomyślenia w takim konflikcie, a jednak się wbijają już powoli. Widać pełno filmów na YouTubie na ten temat. Nawet już Chiny wysyłają jednostki Ujgurów do Syrii, a więc no, zaczyna być, jak to się mówi, gorąco w temacie. A więc... To jest to też, co kiedyś mówiliśmy, znaczy co ty mówiłeś, przepraszam, że może tak być, że zresztą też mówiliśmy to razem, że tak. Może być dążenie demonistów do zagłady świata i wtedy... Samozagłady, coś w tym stylu. I wtedy... zareaguje najwyższy. Tak jest. To, że jest największe, no widać, że potęguje się chaos, no to żadna nowina. Żadna nowina, ale on tam w jakiś sposób miał być. My to obserwujemy. Państwo też obserwują, jak widać, niebo i to bardzo dobrze obserwujecie, ponieważ na podstawie maili, na podstawie tych wszystkich danych, które do nas docierają, też możemy wywnioskować właśnie takie wnioski wyciągnąć, o których mówiliśmy w filmie. Czyli słońca nie ma, wszystko jedzie na ledach. Ale księżyc też. Księżyc też na ledach jedzie. W ogóle nawet niekoniecznie nasi widzowie, ale ludzie, którzy zaczynają się interesować niebem, bo tak. Widzą, ludzie, którzy w ogóle nie są w temacie, widzą, że coś się dzieje i zgadzają się z tym, że słońce i księżyc świecą tym samym takim zimnym światłem, zimnym blaskiem. Tak jest, ledowym blaskiem. No to chyba byłoby wszystko, gdyby jeszcze coś było, a rzecz jeszcze mamy w ogóle w następnych filmach, ale to już kwestia jakiegoś czasu, musimy się też przygotować, chociażby z grubsza. Tak, tutaj niektórzy czekają na film o czasie, ale spokojnie, ale ten film będzie. Będzie jest o czasie. Jeszcze dopracowywany w szczegółach. On jest dopracowywany w szczegółach, film o czasie. Mamy też inne jeszcze tematy, także w tym filmie byłoby już wszystko, także dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.